Cześć moje słonka kochane, witajcie w nowym vlogu. Jest już popołudnie, jest już godzina druga, ja dopiero wróciłam ze sklepu, ale kupiłam serduszka, które w połowie wyjadł kot, bo chyba dorosła i wreszcie lubi mięso. No i właśnie robię gulasz z serc do zawykowania dla Grzegorza, bo wtedy wiadomo w trasie łatwiej, żeby sobie, nie wiem, ryż ugotował, kaszę i taki gulasz do tego wszystkiego dorzucił. Zakupiłam warzywka, ale żeby było ich mało, to dokupiłam jeszcze włoszczyznę i do tych serduszek właśnie te dwie rzeczy będę robiła. Byłam w Pepco, ale to Wam pokażę, co kupiłam potem. Są to kapcie i dwa razy koszulka do spania, bo to wiecie, to się zużywa i bardzo... Może tak lepiej, to się zużywa i często się wymienia. Natomiast kupiłam również fajne pudło, bardzo fajne pudło. Już Wam pokazuję, poczekajcie, to było w Kauflandzie. Tak, to jest pudło na pranie niby, ale jest takie duże i takie rzeczy, które mi się nie mieszczą po szafkach, czy jakieś słoiki, bo no, ja bym miała może miejsce w tych szafkach, ale wiecie, to muszę Grzegorzowi słoiki zrobić, to coś, także to ten, to się tak trochę poniewiera, no to właśnie w takim pudle sobie leży, tu mam chusteczki, jakieś inne rzeczy, ale pudło jest naprawdę dosyć duże, także fajnie wygląda, co kotka. A tu mam te rzeczy z Pepco, to będzie taki vlog reklamowy, słuchajcie. Kupiłam sobie, zobaczcie, kot najbardziej zainteresowany, chociaż to nie jest kocie, kupiłam sobie łapcie, które wezmę do Ewy, do cudu, bo nie lubię tam w butach chodzić, a w łapciach zawsze lepiej się chodzi, także takie łapety bardzo uważam fajne, może wam tu będzie lepiej widać, także takie łapcie mięciusieńkie, fajne, one kosztowały 20 zł i kupiłam dwie koszule, jedna jest, poczekajcie, może się uda jakoś tak zrobić, żeby wam to pokazać, krzywo jesteście, ale trudno, jedna jest paseczki, ja paseczki uwielbiam, ma taki ładny nadruk i jest długa, ma troszeczkę dłuższy tył niż przód, także taka koszulka do spania, druga też koszulka do spania, no to jest troszkę taliowana, lubię takie, były bordowe i ten, i szare, natomiast bordowe mi się bardziej podobały, ale nie było rozmiaru, zdarza się, natomiast o, też taka ładna koszulka do spania, z napisem, też tył nieco dłuższy i będę miała, czyli stare rzeczy, które już mi się też po nawet nie poplamiły, ale pospierały, zwyczajnie powyrzucam. Ja koszule nocne bardzo często wyrzucam, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo często, bo ja je często piorę, a nie lubię spać w takich zużytych szmatkach, no chyba, że nie ma Grzegorza, to tam kij, jak mam jakąś zużytą szmatkę pod tytułem nikt nie zobaczy, to jeszcze przejdzie. Ale jakbym miała mieć taką zużytą szmatkę, czy gdzieś jadę, czy gdziekolwiek, to już niekoniecznie. No, to Wam chciałam pokazać. I co? Może się odezwę, może nie, ale nawet jeżeli będzie taki krótki filmik, to lubię. Dzisiaj Wam nagrałam już jakieś filmiki o Julę. Planuję jeszcze nagrać horoskopy, które będą się ukazywały oczywiście co tydzień, czyli z nastawieniem horoskop na następny tydzień. I co? I chyba na razie tyle. Na razie tyle, cały czas czekam na film, oczywiście wieczór z wróżką, a tak chciałam z Wami troszeczkę pogadać. Także do zobaczenia. Buziaki. A ja już zaczynam nagrywać dla Was horoskopy. Zaraz włączę transmisję, tu mam przygotowaną podkładkę, przygotowane karty i będziemy działać. Kamera ze statywem. Jest kamerka internetowa. A co? Nałożyłam sobie w miseczkę gulaszu. Ja jeszcze go nie zagęściłam, ale przed włożeniem w słoiki reszty zagęszczę i będzie taki gęsty gulasz dla Grzegorza. Niech ma. I słuchajcie, wymyśliłam, jestem właśnie w trakcie kręcenia filmów. W każdą środę będzie ukazywał się film odnośnie wspomagającego żywiołu dla konkretnej cyfry numerologicznej. Myślę, że to jest dobre, dlatego że będziecie wiedzieć, gdzie kierować swoje życzenia. Taki pomysł. Dzisiaj już poszedł pierwszy film, natomiast następne będą po prostu co tydzień. Będziemy sobie wspólnie pracować z żywiołami. A co? Cześć, jest już wieczór.
Ja zrobiłam dla Was sporo filmów i chyba już nie mam siły nagrywać. Tak, późno, czyli plan na dzień zrobiony, gulasz ugotowany, filmy zrobione, teraz muszę tylko je obrobić i będę je wrzucała po trochu na kanał. No, także mam nadzieję, że nie zanudziliście się dzisiaj ze mną, taki od wróżkowy dzień, nawet mi się make-upu nie chce robić. Jeszcze będę robiła film wieczorny, wieczór z wróżką, ale muszę przed tym trochę odpocząć, bo nie jest lekko.